Jesteśmy po meczu z gospodarzem turnieju Dąbrową Górniczą. Udało nam się wygrać mecz, z czego się bardzo cieszymy. Wiemy, że to był bardzo trudny mecz dla obu drużyn. Według mnie stał na naprawdę bardzo dobry poziomie, jeśli chodzi o rozgrywki kadetów. Myślę, że ambicja i wola walki była po obu stronach. Oba zespoły walczyły jak najbardziej potrafiły i nam się po prostu udało wygrać. Myślę, troszeczkę więcej szczęścia w końcówce. No i pokonaliśmy drużynę Dąbrowy, co wcale nie oznacza, że dalej będzie nam łatwo, bo ten turniej jest, na tym turnieju są cztery równorzędne, uważam, zespoły i każdy mecz będzie bardzo ciężki i musimy się przygotować na dwa pozostałe mecze. Dziękuję. Jesteśmy po meczu z Dąbrową Górniczą, z gospodarzem tego półfinału. No jak zwykle z gospodarzami nie gra się łatwo, Dąbrowa postawiła bardzo ciężkie warunki w tym meczu i po ciężkiej końcówce, szczególnie w ostatnich sekundach, mecz na remisie, kilka akcji przeważyło o tym, że zwyciężyliśmy w tym meczu. No jest to mały krok do finału, tak? Bo wygraliśmy pierwszy mecz w półfinałach. Dąbrowa będzie walczyć dalej o swoje w dwóch następnych i trzeba jutro pokazać, że też wygrywamy i potwierdzić nasz awans do finału. No, tyle. Dziękuję.